Mameluk! O tak, chcecie go? No to lecimy dalej z koksem. Dzisiaj będzie masakrycznie dużo podbijania, a w zasadzie to odbijania terytoriów Tymura. Dość sporo korów pozostało, a resztę, no to bądźmy szczerzy, po prostu dobiorę sobie. Zapraszam też na alternatywne granie Mamelukiem na Twitchu. Robię tam podbój świata z jedną kulturą oraz z jedną wiarą. Zachęcam też do wspierania, bo bez wspierania nie byłoby tego kanału. A teraz lećmy dalej z rozgrywką. Tak, tylko ja jestem takim geniuszem, że nie wziąłem sobie przejścia do moich ziem. Co prawda wypadałoby resetować trusa z Osmanem, bo trwa on aż 10 lat. No ale muszę się spieszyć z korami, bo przed chwilą sprawdziłem. Niektóre mi się kończą w ciągu 30 lat, więc musimy podbijać jak najwięcej, jak najszybciej. I to teraz. Z kim ja tutaj walczę? O, z tobą też? No to Nadżem niech się zajmie nam Hedżas nasz. My się tym nie przejmujmy. Często pytacie też mnie o kompozycję, wygląda ona mniej więcej tak. 6 armat, dlatego że dają nam niezły progres do Siege'as, nie z innego powodu, maksymalnie 10 bym miał w armii tak czy siak. 12 piechoty i 4 kawalerii, bo mamy lekkie bonusy do tej kawalerii, domyślnie byłoby tutaj 2 albo 0 kawalerii i zwiększamy po prostu o tą ilość kawalerii piechotę, czyli byłoby 16,06 na przykład, albo 14,26. Zresztą zobaczcie, mamy troszeczkę poniżej szerokości pola walki, więc to jest gites. Chociaż idealnie powinniśmy mieć 24, tylko bądźmy szczerzy, w tych regionach na bota nie jest to wymagane. Jako czwartą reformę tutaj najbardziej lubię leader cost, czyli tańsi admirałowie, tańsi generałowie. Alternatywą może być darmowa polityka administracyjna, ale to wszystko zależy od tego, jakie jest poparcie. Raczej nie biorę tańszych advisorów, 10% jest mało opłacalne. Instytucje wprowadzam na Cypr, mogę już kolonializm dewować, no więc to robię, mam wszystko, polityki odpalone, bonusy od merchantów wzięte, no więc dewujemy sobie Cypr, za punkty, których mamy za dużo. Cypr nie jest dobrą prowincją, więc tutaj nawet można za taksy dewować na spokojnie. No i zobaczcie, jak szybko kolonializm nam się wprowadza we wszystkich przybrzeżnych prowincjach i zaraz potem nam trafi do stolicy. W sumie to mogłem poczekać jeszcze z dewowaniem na wprowadzenie Złotej Ery, bo i tak planuję to zrobić za 42 miesiące. Są dwa dobre momenty na odpalanie Złotej Ery waszego kraju. Kiedy macie imperializm Cassius Belli i maksymalnie zrobiony absolutyzm, albo właśnie moment przejścia między erą reformacji i erą odkryć. No i pięknie, tyle zdobywamy terytoriów i zaraz je przekazuję również mamy Tymurowi. Wziąłem, żeby mieć tutaj dojście, no ale tak czy siak jedna prowincja będzie oddzielona. No, mamy bonusy do technologii, minus 7,5%, jeszcze przydałoby nam się tutaj mieć 10% więcej, byśmy mieli dychę, no ale nie można mieć wszystkiego w tym momencie. I po kolei przeprowadzamy technologię. U Mameluków raczej wszystkie goods już mam zabudowane warsztatami produkcyjnymi, te najlepsze, więc teraz w kolejności lecę z krowami. Krowy są akurat bardzo dobrym dla nas dobrem, więc jak najbardziej możemy je również zabudować. Jeszcze zaraz manufaktury będziemy stawiali na nich. I cyk, miesiąc został, lecimy ze Złotą Erą. Od Hormuzu biorę jedną prowincję, żeby móc graniczyć z krajami, które już otwierają nam drogę do Indii. 1510 i w zasadzie mamy to. Jesteśmy praktycznie już w Indiach, a ja zaczynam zjadać hasę. Potrzebuję mieć dostęp do Hormuzu dla siebie, żeby móc zdobyć ich stolicę za jakiś czas, bo już mnie wkurzają to, że cały czas mnie tu blokują od przejścia. A my lecimy z naszym następnym celem. Afganistanu nie wzywam osobno, z nim pójdzie White Peace na 5 lat. Więc w pierwszej kolejności wyjmujemy realnie Afganistan z wojny. W sumie lecimy buildem pod World Conquesta, że tak powiem, więc zawsze trzeba też pamiętać o card house'ach do zmniejszenia gatheringu, co jakiś czas je pobudować. Na dobrą sprawę to każdy wasz state musi posiadać właśnie ten budynek, zwłaszcza jak zbliżacie się do gathering capa. I w sumie, skoro wam pokazuję w jakichś tam odcinkach ciekawe exploity, to zobaczcie, teraz mamy event, który wymaga ode mnie pozbycia się naszego doradcy. Jeżeli nie chcecie się go pozbywać, no to musicie zrobić jedną z dwóch rzeczy, albo kliknąć tą decyzję i tracimy legitimacy, zyskujemy markantylizm, albo realnie pozbyć się go i nic nie stracimy i możemy go ponownie zatrudnić. O kurde, ta wojna była tak szybka, że nawet nie zdążyłem kliknąć nagrywania. Terytoria odbite, chociaż taki wężyk tymurski nam się robi. Dużo też nie zostało nam tych prowincji. Pozaznaczajmy też jakieś pojedyncze prowincje tutaj w regionie, a nuż Tymur porobi klejmy za chwilę na te prowincje i odbijemy mu resztę. W zasadzie większość Persji mamy już podbitą.
27% udziałów posiadamy. Ale jeszcze za dużo jest do zdobycia. Jako trzecie idee lecę ofensywne, żeby je też również tutaj rozwijać. Jeszcze nie mam żadnych militarnych. Jeżeli macie za mało wojska, no to możecie też brać ilościowe. Ja po prostu wezmę do par ofensywne i humanistyczne dla stabilniejszego kraju. Noż pany, kończcie tą wojnę z Osmanem. Co to ma być? Czy w sumie zjem Turka podczas tej wojny? Prawie całego. No i trochę ziemi Turkowi zabrałem. Praktycznie cała Anatolia odbita, jeszcze 6 prowincji, jedno Teodoro. Oh my god, przegiąłem. Przeniosłem też już nasz trade note do Konstantynopola. Mamy wszystkie najważniejsze prowincje, 44% udziałów. I wzrośnie nam to do 55. Na pewno więcej na tym zarobimy, niż jeżeli byśmy dalej zbierali w Aleksandrii. No, 9 golda więcej. I lecimy odbić ostatnie prowincje od Afganistanu dla Tymura. Niestety, Afganistan wciągnął do tej wojny zarówno Transoksjanę, jak i Delhi. Co ta Hiszyn Kajfa tu zrobiła? Oprócz tego, że weszła mi do koalicji, którą się w ogóle nie przejmuję. Jak widzicie, w większości wypadków są to kraje, które będę dobijał. No może oprócz Hord, ale je bardzo łatwo się wyjmuje z wojen. Zobaczmy, co tutaj fajnego z Delhi można wypuścić, bo widzę, że Punjab może być całkiem fajnym wasalem do Reconquesta w danym regionie. Tylko, że tutaj trzeba będzie się normalnie przebić do tego. A więc na razie pieniążki od Delhi. Ten Tymur, który tak wszystko tutaj oplata w drodze do Indii. No, koalicja nam się raczej powiększy, ale nie ma tragedii, póki jeszcze te kraje z Indii nie wchodzą. Po bandzie! Żeby podziałać troszeczkę antykoalicyjnie, weźmiemy sobie sojusz z Francją. To powinno doprowadzić do właśnie tego, co się spodziewałem, czyli rozpadku koalicji przeciwko nam. Ktoś tu wypuścił Irak, więc warto będzie go zdobyć. Jest tutaj zawsze trochę ziem dla niego do odbicia, zobaczcie sobie. Nie za dużo, ale zawsze coś. Krajów z Indii prawie nie ma w koalicji, więc reszta mnie nie obchodzi. Ja się nie opierniczam, lecę wojnę za wojną. Jedną skończyłem, lecę kolejną. Dobra, trzeba się też zająć tym handlem w Konstantynopolu, wszędzie dopilnować, żeby był pobudowany marketplace, przynajmniej drugi poziom trade center, a jak się da, to i wyższy. Jako pierwsze rozwinięcie z ery wezmę standardowo War vs. Other Religion. Co prawda, na początku bijemy się tutaj z krajami głównie sunnickimi na północy Indii, ale całe południe może jeszcze nam się uda wykorzystać i na pewno dostajemy ten bonus przeciwko Bahmanisowi. Ej, te Indie są wyjebiste do podboju. Raz, dwa, trzy duże kraje sunnickie. Tu jest Hindu i Shia. Wyjebiste są. Ja tu lecę zaraz. Czemu ja tego nie zauważyłem? No i kończymy Osmana. Jeżeli dobrze pamiętam, to powinien dostać Krym na wasala. I też tak się dzieje. Bo zjedliśmy całego Osmana, więc przyjęliśmy wszystkich jego wasali. Mam nadzieję, że znaliście tą mechanikę. I w zasadzie po wszystkich podbojach mamy 49% kultury tureckiej. Dużo nie brakło, więc odpinam troszeczkę prowincji. Turecka kultura staje się naszą główną. I w tym momencie pojawia nam się możliwość utworzenia Rumu. Bo muszę jeszcze zdobyć Ercum. I teraz tak, skoro otwieramy sobie drogę do Indii atakiem na Baluchistan, warto jest wspomnieć o tym, że moglibyście jeszcze Mameluka przemienić w Mughal Empire. Rzeczywiście można to zrobić, ale w sumie po co, bo jeżeli bym chciał grać Mughalem, no to bym zaczynał grę Tymurem. Do stworzenia Mughala potrzeba kilku następujących prowincji, jak i odpowiedniej kultury, więc znowu trochę roboty by było. Region cały, który tutaj będę podbijał, od razu wszystko dodaję do TCK, tam gdzie mogę. I większość tych prowincji ma 90% autonomii, więc bez znaczenia jest to, czy odpalicie i zwiększycie sobie do 100% autonomii. I przez to wyzerujecie totalnie unrest w tym regionie. Ja tak gram, myślę, że strata 5% na Goods Produce Modifier nie jest jakaś duża, a mamy wieczny spokój z unrestem. Zmieniłem też moje podejście i taktykę. Nie zajmuję się w pierwszej kolejności krajami sunnickimi na północy, Multanem, Delhi, Jampurem i Bengalem, bo nie czerpię tego bonusu, ale skupię się właśnie na Gujaracie, Bahmanisie i Vijayanagarze i dopiero potem wezmę się za kraje sunnickie. Prowincje, które podbijam, najpierw centralizuję dewa, a następnie będę je korował. No, żeby jak najwięcej stąd zabrać i przenieść jednak do Kairu. A zapomniałem, że Gujarat tylko udaje hinduski kraj. No to trzeba byłoby wszystko tutaj jednak podbić w pierwszej kolejności sunnickie.
I zawsze te głupie hordy na północy będą nam wchodziły do koalicji. Wiem, że to nie jest najlepsze rozwiązanie, bo chciałoby się korzystać z tego rozwinięcia Religious War i mieć tańsze prowincje, ale jest ponadto jedna najważniejsza zasada. Jak podbijasz jedną religię, to podbijasz jedną religię, żeby cała reszta nie wchodziła ci do koalicji, bo o wiele łatwiej jest w ten sposób kontrolować jedną koalicję dużą w jednej religii niż kilku religii. Odpalę teraz też misję Hainkom na 25 lat, żeby budować jak najwięcej manufaktur. W tym czasie raczej nie będę się zadłużał, chociaż osobiście zawsze robię planowanego bankruta, kiedy to odpalam, ale w tym momencie co jakiś czas zostaje tym tak dużo pieniędzy, że nie czuję potrzeby brania planowanego bankruta. No i osiągamy rangę Imperium, co jest dla mnie jak najbardziej na propsie. Możecie też zwrócić uwagę, że już totalnie olewam agresywną ekspansję wśród krajów sunnickich. Nic na to nie poradzimy, to już jest taki etap, w którym no musimy sobie po prostu albo nauczyć się radzić z koalicją i robić tak jak ja to robię, albo upaść od niej. Jedno z dwóch, albo wolniej podbijać. No to lecimy z Multanem. Ej, chociaż tutaj jest ten Jampur. A dobra, raczej w tym basenie Morza Śródziemnego na razie toczyć wojen nie będę i też to robię za późno. Przerabiam moją flotę na żyletki, żeby galer w ogóle nie mieć i buduję okręty handlowe. O, to będzie bardzo nam przydatne. Wiem, że mógłbym z shiftem to przyspieszyć albo zrekrutować, ale w tym regionie jakoś nie lubię budować z shiftem, bo to się czasem potrafi zrespić tutaj. I to przegapiam i muszę kasować te okręty. Co ten Tymur? Co on ma takie długi? Ha, chyba Kazak zrobię moim wasalem. Dobra, jak Jampur tutaj przyszedł, tego sobie poczyszczę. Mamy chyba 3 technologie przewagi nad nimi, więc to nie powinno być większym problemem. Po tej wojnie zacznę też zjadać moich wasali, bo mam już ich 8 na 8, a nie wszyscy nam się przydadzą. Najlepiej zjeść Krym i Bułgarię. Prowincje dalsze niż nadmorskie. Nie podbijam, tak jak mówiłem, Bachmanisów, Widzi-Angarów. W pierwszej kolejności tylko lecimy kraje sunnickie, więc biorę tak, żeby mieć z nimi granicę. Znowu przegiąłem. Chyba za dużo hordami ostatnio grałem. I tak to nam się prezentuje. Zobaczcie, Delhi prawie zjedzone, teraz w Jampur się wbijamy, będziemy tutaj szli aż do Bengalu i odcinali. Następnie Gujarat, Bachmanis i tak w kółko, pewnie do 1600 roku na spokojnie zjem całe Indie, a może i ustanowię granicę z Mingiem. W sumie przydałby się na sojuszu ten Ming, żeby mi tutaj w koalicję rzadziej wchodzili. W międzyczasie zdobędę również na wasala Kazach, aż tak sobie pomyślałem, że fajnie będzie do pary zrobić Sibir. Anusz będzie miał jakieś idee kolonizacyjne potem i mi całą Syberię skolonizuje, bo raczej nie mogę liczyć na tą Moskwę. Możemy za to liczyć na promocję na Enebie z kodem Lukas 3% zniżki, linki w opisie. Możemy też utworzyć już Rum. Niesamowicie mocne idee. Jest to Osman na sterydach do podboju, zarówno do WCK, nawracania, więc całkiem też niezły kraj do robienia jednej wiary. Forma rządów zmienia się z Mameluk Government na Ottoman Government, co daje nam znowu dodatkowy government, zwiększony absolutyzm i unjustified demands, zmniejszone o 10%, co niesamowicie dobrze skaluje się z naszymi influence ideas, czyli za wszystkie prowincje, na które nie mamy roszczeń, płacimy o 60 mniej punktów dyplomatycznych. Nazwa prezentuje się też całkiem fajnie. Kolejna też dobra sprawa jest, że no w zasadzie mamy osmański government, więc będziemy mieli znacznie lepszych władców, których będziemy mogli wybierać spośród kilku następców, gdzie znamy statystyki tych następców, więc mamy kontrolę nad tym, jak dobry władca zasiądzie na tronie. O wiele lepszą niż w przypadku Mameluk government. W prowincjach z inną wiarą możemy dodać paszę, jak i możemy rekrutować janczarów. Niestety misje nam się w żaden sposób nie zmieniają, pozostają standardowe mameludzkie, no ale jeśli będę kontynuował naszą rozgrywkę, to jednak nie jako Rum, ale jako Mameluk. No niestety patron nie chce, żebym grał Rumem jak z Mameluka, więc nie mam za bardzo wyboru. Ale jeżeli Was interesuje ta kontynuacja, zostawcie 1500 lajków i widzimy się w odcinku trzecim.